Ta drużyna, której brakuje wielu piłkarzy, kilku odeszło w przerwie letniej. Zieńczuk wykluczony za kartkę, Głowacki kontuzjowany, walczy znakomicie w rewanżu z Bejdarem. Jeszcze jest świetna wrzutka, Junior Diaz! Gol! Gol! 57. minuta meczu, Wisła Kraków zagra, to już chyba możemy powiedzieć, o Ligę Mistrzów z Barceloną. Bejtar Jerozolima, jeśli można powiedzieć, że był na kolanach, to teraz jest na łopatkach. Junior Diaz strzela bramkę, ale poczekajmy na powtórkę, kto asystował w tej bramce, bo była to asysta wyborna. Wojciech Łobodziński, nieprawdopodobny sposób skrzydłowy, zagrywa w wielkim stylu do Juniora Diaza, ten wygrywa pojedynek z obrońcą Bejtaru. No i to jest prawdziwa klasa piłkarskiego reprezentanta Polski, a i obrońca z Kostaryki spisał się nie gorzej niż Paweł Brożek.